Michał Tuszyński, fan sportu, a moim i waszym gościem jest Piotr Świerczewski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Kilka konkretnych pytań. Rzeczywiście jest szansa na jakąś rekompensatę, pieniążki za tę słynną okładkę gry FIFA? Znaczy, to jest tak, bo tutaj różni ludzie już myślą i mówią, że ja złożyłem pozew. Żadnego pozwu nie złożyłem. My dopiero się przygotowujemy i próbujemy się dowiedzieć, czy jest możliwość w ogóle spróbowania, zapytania się firmy o odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku. Tak jak, to są tak jak prawa autorskie, które należą do muzyków, do mnie należy mój wizerunek twarzy, to moje prawo wizerunkowe. I na razie jesteśmy na etapie jakby sprawdzenia, czy jest taka możliwość i tylko tyle. A jeżeli się uda, to byłoby fajnie, bo z nieba by spadło za wykorzystanie wizerunku, myślę, że parę dużych złotych. Jechałem sobie tu do Wrocławia, wiedziałem, że będzie Piotr Świerczewski, mówię, trzeba się przygotować. Obejrzałem ten Hate Park sprzed roku, może kilkunastu miesięcy i bardzo mi się spodobały te słowa o tej filozofii życiowej Piotra Świerczewskiego. Nigdzie się nie śpieszę. Bardzo mi się to podoba i chciałem zapytać, czy to jest nadal aktualne. Wiesz co, no jak się człowiek spieszy, to się naprawdę spieszy, ale w życiu staram się nie spieszyć, wyjść sobie wcześniej, być spokojnym, mieć przygotowane. A jeżeli się nie będzie przygotowane, to nie przejmuj się tym, to zrobisz to jutro, jeżeli tak się da. No wiadomo, że są sytuacje podbramkowe, gdzie człowiek pędzi, tak jak dzisiaj wszyscy biegniemy za pieniądzem, biegniemy za czasem, spóźniamy się, korki są, ale staram się jednak żyć na spokoju, jak się gdzieś umawiam, to żeby się nie spóźnić, żeby wcześniej wyjechać. To też piłka nożna nauczyła mnie jakby dyscypliny, tak mi się wydaje. Dlatego każdy sport uczy młodzież dyscypliny, pomagania sobie, sport zwłaszcza drużynowy, to musisz wtedy współpracować razem. No to jest sport inny, to jest sport indywidualny. A propos tego Hate Parku, wy wtedy rozmawialiście albo tuż przed, albo tuż po walce Marcina Najmana z Daro Lwem. I tak się nabijaliście z tego Daro, kto to jest, co on sobą prezentuje i tak dalej. A teraz przychodzi wam walczyć. Jeszcze zastanawiam się, czy się to podejście do Darka Lwa zmieniło. Znaczy, no według mnie Darek jest w moim zasięgu spokojnie. Jak nic nie zepsuje, no to powinienem to wygrać i tak jak Bułmacherzy obstawiają. Tak powinno być, ale nie lekceważę go. A Najman jest kolejnym słabym przeciwnikiem, bo to jest jakiś tam paździerz, który udaje, że jest freakfighterem nie wiadomo jakim, cesarzem czy jakimś tam. No, tam on potem mówi, że będzie tego liściował, tego to, a niech sobie idzie liście pozbiera, nie liściuje ludzi, wiesz. To jest zwykły taki burak, nie, gdzieś tam, cham, który obraża ludzi. Ale to jest jego sprawa, niech sobie żyje swoim życiem, ja żyję swoim życiem, każdy z nas żyje, robi co chce. On sobie znalazł sposób na życie, wyzywając ludzi. Nie jest to ładne, ale niech sobie wyzywa. Darek przebiera się za lwa, a ja po prostu jestem spokojny. Wiesz, ja się przebieram na walkę, a nie tutaj. Tutaj możemy rozmawiać. Ja lubię kulturalnych ludzi, proszę, wychodzimy, jedziemy. Proszę bardzo. To jest ciekawe, moi drodzy, bo Piotr Świerczewski często w wywiadach mówi, że jest spokojnym człowiekiem i mam wrażenie, to nie o to chodzi, ja mam wrażenie, że ludzie nie do końca w to wierzą, wyciągają gdzieś te sprawy z przeszłości i tak dalej. Jaka jest prawda o Piotrze Świerczewskim? No, że mam dwie twarze, tą taką spokojnego człowieka i na kulturalnych ludzi odpowiadam kulturą, uprzejmością i serdecznością, a na chamów odpowiadam niestety chamstwem, bo do nich nie dociera, że jak się mówi przepraszam, to on się nie odsunie, to trzeba, wiesz, wtedy go przesunąć, nie? Jak mówisz do niego trzy razy przepraszam, on dalej nie wie, no to trzeba go przesunąć. To niestety na hamów trzeba chamskim. Może to nie jest fajne, ale starajmy się być dobrzy dla siebie, a walczmy w klatce, po to jest oktagon. A to jest zaskoczenie, że Tomasz Hajto zdecydował się wejść w świat freakowych walk? Nie wiem, ja myślę, że tutaj idą piłkarze ci, którzy są popularni, bo to nie idą wszyscy. Idą ten, kto ma nazwisko, jeszcze gdzieś tam można. Ja akurat jestem rówieśnikiem Darka i tak nas dobrali. Pewnie młodsi piłkarze za parę lat, nie jeden, pięciu, nie wiem, będzie chciało spróbować swoich sił, ale na dzień dzisiejszy no, mi dali szansę tutaj, Tomkowi dali szansę tam. Może ktoś dostanie później jeszcze też jakąś szansę do walki. Ja tego nie wiem. No tutaj myślę, że tutaj popularność gra za nas rolę. Bo tak naprawdę no nie wzięli mnie dlatego, że jestem dobrym fighterem, tylko dlatego, że byłem piłkarzem i nazywam się Świerczewski i byłem reprezentantem Polski i dlatego mnie pewnie wzięli tutaj do federacji. Ja to wiem, ale czy to jest zaskoczenie, że on się zdecydował? Czy to jest zaskoczenie?
wie. Każdy niech robi, co chce. Jest mały, jest duży, jest gruby, jest chudy. Jeden chce, drugi nie chce. Jak chce, to niech idzie, nie? Jego sprawa. Znacie się doskonale, to Mateusz Borek ostatnio w wywiadzie mówił, że sam miał naprawdę grubą propozycję, aby taką walkę stoczyć i powiedział nie, a pytanie jest inne. Czy on by się w tym odnalazł? Jest to zależność od przeciwnika. Jak sobie masz przeciwnika, wiesz, równego sobie, to ta walka będzie atrakcyjna. No, jak dadzą ci jakiegoś słabego chłopaka, mniejszego, lżejszego, no to co to jest za widowisko? To jest też nie fair, nie? Nie fair walka. Natomiast no, tak by się kogoś do Mateusza dobrało, innego dziennikarza, tak żeby mieli coś do wyjaśnienia, że ty napisałeś to, a ja to, to może by było wesoło. Ale nie chcę za nikogo odpowiadać, czy to dobrze, czy to źle. Każdy ma swoje sumienie, swoją odpowiedzialność. Niech każdy robi, jak uważa. Był ten koks na igrzyskach w Barcelonie, czy go nie było? Nie było, był wynik, był medal. Bardzo dobry zresztą. Wiem, pamiętam. Krótko i na temat. Piotr Świerczewski, bardzo dziękuję. Powodzenia jutro. Dziękuję. Dzięki.